Mamy przyjemność rozmawiać z panem Romanem Tymańskim, nauczycielem akademickim Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku i trenerem klubu sportowego ASECO Arka Gdynia. Dzień dobry. Dzień dobry. Po wczorajszym spektakularnym sukcesie w Eurobaskecie w meczu ćwierćfinałowym Polska wygrała niespodziewanie z reprezentacją Słowenii. Proszę o komentarz. Tak jak pan powiedział, jest to niewiarygodny sukces. Nikt się tego nie spodziewał. Aczkolwiek forma naszego zespołu szła w górę i chłopcy wierzyli w to zwycięstwo i wielkie gratulacje. I jest szansa, że będą na tym poziomie grali kolejne mecze. W piątek kolejny mecz, mecz półfinałowy. Tym razem zagramy z reprezentacją Francji. Jakie szanse mamy w tym pojedynku? Francuzi na tych mistrzostwach nie grają bardzo dobrze. Mieli parę wpadek, natomiast Polacy grają coraz lepiej i praktycznie uważam, że mają duże szanse, żeby awansować do finału. Kluczem będzie w tym meczu będzie zatrzymanie Tomasa Huertela, który 5 lat temu na pamiętnych mistrzostwach zdobył 23 punkty, zdaje się, i był kluczem do zwycięstwa Francuzów. Podobnie będzie pewnie jutro, ponieważ w meczu półfinałowym ćwierćfinałowym z Włochami też odgrywał kluczowe role. Drugim problemem może być o zatrzymanie wysokich graczy Francuzów. To może być problem, ale mam nadzieję, że tak jak ze Słowenią nam się to uda zrobić. Na wczorajszej konferencji prasowej Luka Doncic powiedział, że Mateusz Ponitka jest graczem na miarę NBA. Czy zgadza się pan z tym? Jest na miarę NBA. Bardzo, bardzo dobrze kieruje zespołem, jest liderem tego zespołu. Praktycznie posiada umiejętności, żeby grać w NBA. Jest kwestia, moim zdaniem, jest kwestia tylko czasu i decyzji któregoś z klubów NBA, żeby tam grać. Tylko nie wiadomo, czy on jest zainteresowany graniem w NBA, bo wielu graczy w tym roku zrezygnowało gry w NBA na korzyść Europy. Trzymamy mocno kciuki i walczymy o medale. No oczywiście, trzymam kciuki i liczymy, że będzie finał dla Polski. Czwarte miejsce. Ostatni raz było 51 lat temu, więc udział w półfinału już jest wielkim sukcesem, natomiast może będzie medal. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.